Namaste. Witajcie po przerwie. Słychać mnie? To zapraszam. Jedziemy. Nie mamy czasu. I ktoś ma w środku. Zapraszam. Cześć. Takie coś się we mnie bije cały czas. Idź, powiedz, że jesteś, a drugi głos mówi, a co to nie ci obchodzi, że ty jesteś. I to jest chyba takie najgorsze, z czym ja się cały czas zmagam właśnie, że ja ciągle szukam, musi być ktoś, kogo obchodzi, że ja jestem. I tak naprawdę to nie wystarczy, że mnie to, powinno to mnie obchodzić przede wszystkim. A ja cały czas właśnie, takie uwarunkowanie jest bardzo silne, że właśnie, że jeżeli takiego kogoś nie ma, to w ogóle bez sensu, żebym była. Okej. I właśnie z tym sobie nie mogę poradzić. Próbuję, cały czas próbuję, ale to jest takie, jakbym stała na łyżwach i jest chwila, że stoję, ale co chwilę się po prostu któraś noga przeszłość w przyszłość. Czyli czujesz się bezpiecznie wtedy, kiedy jesteś widziana przez kogoś, tak? Kiedy zostajesz sama, czujesz się... Niepotrzebna, w ogóle bez sensu. Okej. I no to ja jestem pierwszy raz w ogóle na satsangu, oglądałam na YouTubie, ale no to jest taka droga, która gdzieś tam się zaczyna dopiero. Okej, okay, ale jak usłyszałaś satsang po raz pierwszy, czy zaczęłaś słuchać tego satsangu, co takiego zadzwoniło w tobie i co cię sprowadza tu? Znaczy się zaczęło się od Mujiego i właśnie to, że to daje właśnie ta chwila taka, takiego właśnie pokazania, wskazania tego, na co to wskazuje właśnie, na tą świadomość, na tą ciszę, na to w sobie takie, że tam już nic nie potrzeba więcej. I czy wtedy ten impuls się uspokaja trochę, ten impuls potrzeby bycia zauważonej? Tak, wtedy tak, wtedy nie jest potrzebny nic. Okej. Okay. Tylko, super. Że to jest takie, no nie można cały czas po prostu chodzić z słuchawkami na uszach i tego słuchać. To ja się po prostu gubię, kiedy właśnie nie ma tego oparcia, tego, jasne, super, tego głosu ciągle ze słuchawek. Po kolei. To drzewo już się wali, to już wszystko zostaje dostarczane. To już po prostu płynie. Płynie najpierw w postaci takiej, że początkowo dostajecie wiadomość w tekście, na jakimś filmie i wygląda na to, że przychodzi do was wiadomość od zewnątrz. Tak to wygląda. Wygląda na to, że przychodzi od zewnątrz nauczyciel, wygląda na to, że przychodzi od zewnątrz książka, czy jakieś zdanie do nas dociera od zewnątrz. Tak to wygląda. Albo ktoś nam o tym mówi. Wygląda nawet teraz, że ja mówię o tym tobie, wam, nam. I na początku rzeczywiście ten głos, który słychać, czy ten tekst, który jest rozumiany wewnętrznie, wydaje się zewnętrzny. Ale kluczem jest zobaczenie, że tak naprawdę nie ma niczego oddzielonego od ciebie. Ja nie jestem zewnętrznym głosem. Z którego miejsca słyszysz? Z którego miejsca słyszycie w tej chwili? Czy jesteście oddzieleni od tego miejsca, z którego słychać? Owszem, te słowa są, ale one dokądś padają i w was, i tu, one gdzieś padają. Gdzie to jest? I czy tam już nie jesteś? Czy cię już tam nie ma? Na początku rzeczywiście te słowa przypominają i wydaje ci się, że jest potrzebne przypomnienie w postaci nauczyciela, w postaci tekstu, w postaci, nie wiem, zdjęcia, cokolwiek to może być na początku. Potem uświadamiamy sobie, wcześniej czy później, że ja jestem tym, co słyszę. Beze mnie nie przyjdzie nauczyciel. Beze mnie nie przyjdzie słowo. Żaden tekst, żadna teoria, nic nie wejdzie. Nie ma szans. Bo ja jestem i mam kontakt z przestrzenią, czy jestem przestrzenią, z której w ogóle rozumiem, co ona mówi, albo nie. Czy musicie coś robić, żeby dostać się do świadomości teraz? A ja na tą świadomość wskazuję. Tą oczywistą świadomość. Tylko, że
te słowa wydaje się wam przez chwilę, że są moje, że ja jestem od was oddzielona. Ale tak naprawdę to są tak samo twoje słowa, jak twoje myśli. Jeśli przyjmie się perspektywę nie tego, kto interpretuje, nie tego kogoś, kto nazywa jestem ja i jesteś ty, ale jeśli się przyjmie tą perspektywę, która jest głębiej. Perspektywę, z której słychać, z której jest wszystko, już. Więc rzeczywiście być może na początku przez jakiś czas jest nam potrzebna jakaś wskazówka, jest może potrzebny nam nauczyciel, słowo, człowiek, ale z czasem zaczynamy rozumieć, po co on w ogóle jest. Po to, żebym zastosowała satsang. Tylko. I nie ma innego użycia. To słowo przyszło po to, żeby je strawić. I żeby zobaczyć, że ja jestem tym. Ty jesteś tym. Nie ma tutaj żadnego oddzielenia. Inaczej jest niewolenie, bo możesz się przyczepić do teorii, możesz się przyczepić do człowieka, możesz się przyczepić do miejsca i powiedzieć, jestem szczęśliwa tylko wtedy, kiedy ona jest. Albo jestem tylko szczęśliwa w tym kraju. Ale to jest zniewolenie. I niezrozumienie istoty rzeczy. Żeby nawet ten kraj, czy ta osoba pojawiła się, musi być jestem. Musi być to, o czym ona mówi. To, na co ona wskazuje. To nie ten palec, ale to, gdzie wskazuje. Ta forma również nie byłaby możliwa bez tego, na co wskazuje. I skąd. Więc też nie martw się i nie bój się, bo naprawdę na początku jest tak, że dziękujemy w ogóle, że nauczyciele czy przypominajki jakieś są. Ale najważniejsze jest słuchać, dokąd oni mówią. Dokąd my mówimy. Dokąd jest to, co ty czujesz wewnątrz. Czy to jest w ogóle jakiś koncept? Czy to jest jakaś po prostu taka teoria bezpieczna na chwilę? Czy to jest rdzeń twojego istnienia? Rozpoznanie tego, że jest to tobą, że ty jesteś tym, kończy te wszystkie zabawy i natychmiast przywraca tą perspektywę jedyną, słuszną tak naprawdę. Bo wszystkie pozostałe są takie, wiecie, no na moment. I kończą się nieszczęściem. Bo tak naprawdę biorą się z pomylenia istoty sprawy, biorą się z wzięcia obiektu, rzeczy, przedmiotu za rzeczywistość. Jeśli weźmiemy na przykład nauczyciela, kimkolwiek by nie był. I weźmiemy jego formę za boską. I weźmiemy jego formę za uosobienie świadomości tylko i wyłącznie. To znowu jest to, co mówiłam na tym poprzednim satsangu. Jest to skanalizowanie świadomości w jedno miejsce. Ale skąd on jest? Skąd to jest w ogóle? Więc nie forma, nie to, co można zobaczyć, ale to skąd. Natomiast tego skąd nie widać. Ale nie da się temu zaprzeczyć. To już jest. Więc po prostu zaufaj tej sile, która i tak poprowadziła cię w taki sposób, że posłuchałaś tego pierwszego satsangu, czy nie wiem, książkę przeczytałaś, nie wiem co to było. I to zrobiło swoją robotę i ono ją dalej dostarcza. Świadomość dostarcza sobie siebie samą. Już. Teraz się tylko mamy temu poddać, nie przeszkadzać za bardzo. A jak będziesz przeszkadzać, to też dobrze. Właśnie mi się wydaje, że ja ciągle przeszkadzam. To też dobrze, bo się tak zmęczysz, że szybciej się połapiesz. Więc jak macie takie poczucie, że o Jezu, jakąś straszną rzecz zrobiłam, to dobrze. Bo szybciej się połapię, że się zgubię. Dziękuję. No chodźcie, chodźcie. Albo chodźcie się pokłócić ze mną trochę. Jaki to wielki żart. Jak bierzemy go serio, to jest bolesne. Wystarczy się roześmiać nad nim. Chociaż nie jest to proste.
dziękuję, że poprzez ciebie to doświadczenie dziękuję. Się pogłębiło. Dziękuję. Z całego serca. Dziękuję. No dobra, widzę, że się nie zgłaszacie, to tak spróbuję troszeczkę jeszcze raz z innej strony. Ja często mówię o obiektach, tak? Co mam na myśli, mówiąc obiekty? Obiekty to są wszystkie doświadczenia, jakie miewamy. To są nasze myśli, to są nasze emocje, to są stany, które nam się przydarzają, to są nasze nastroje. Wszystko, co można poczuć, wszystko, co można wyróżnić, wszystko, co można zobaczyć, nazywam to obiektem. I akurat w satsangu tak bardzo ważne jest to, żeby rozpoznać, że nie da się zobaczyć swojej istoty, nie da się ujrzeć świadomości jako czegoś konkretnego. Innymi słowy, nie da się jej poczuć i wyartykułować w sposób specjalny. I ona nie może się zacząć w jednym momencie. Dlatego, że byliśmy już wtedy, kiedy ten moment się zaczął. Innymi słowy, świadomość, ta nasza istota, nie jest w jakiś specjalny sposób wyodrębnialna. Nie da się jej zobaczyć. Dalej idąc, jest w nas taki aspekt, świadomość, który nie jest związany z naszą osobowością, którego nie opisują nasze cechy osobowe i cielesne. Jest w nas taki aspekt, z którego właśnie te cielesne cechy, które miewamy, czy te umysłowe cechy, które się przejawiają, artykułuje się. I w medytacji czy w satsangu nieprawdopodobnie uwalniające jest odkrycie, że na tym właśnie podstawowym poziomie to jestem ja. Że nie opisuje mnie moje ciało, nie opisuje mnie moja historia, nie opisują mnie moje emocje. Nic, co przeżyłam i kiedykolwiek przeżyję, mnie nie określi w pełni. Jest w nas taka część, w każdym z nas, dosłownie w każdym z nas tutaj i nie tylko tutaj, dosłownie w każdym człowieku, jest taka część, która jest absolutnie wolna od wszystkich naszych zmartwień. Więc jeśli czujecie to, o czym mówię, jeśli to jest dla was jasne wewnętrznie, jest to widziane, zrozumiane kompletnie, okej, to nie zgłaszajcie się. Natomiast jeśli jest to dla was kompletna magia, o czym mówię, to zapraszam. To zapraszam, będziemy się wspólnie przyglądać. Bo jest to w możliwości każdego z nas odkrycie. Ponieważ to, czego szukamy tak bardzo, już tu jest. I w ogóle się nie chowa. Zapraszam. Ja mam takie pytanie. Jak jestem sama i mam przestrzeń dla siebie, przestrzeń nie tylko fizyczną, ale również taką mentalną, duchową, to jest mi dosyć prosto pozostać otwartą. Natomiast są pewne aspekty, pewne sytuacje, spotykanie pewnych osób,
które stanowią wyzwanie. No i moim pytaniem jest, jaki miałabyś pomysł na to, żeby w trakcie tak zwanych trudnych sytuacji, czy sytuacji, które wymagają jakiejś responsywności, żeby pozostać obecnym? Myślę, że to dosyć uniwersalne pytanie, w jakimś stopniu dotyczy każdego z nas, bo pewnie większość z nas miewa takie sytuacje, czy takie okoliczności, czy takie osoby, z którymi jednak bardziej jakoś personalnie reaguje. Sposobem jest więcej przytomności, więcej uwagi, więcej obecności w takich sytuacjach. Najpierw zauważ to, że tak jak już powiedziałaś, jesteś w domu, czy jesteś sama, jesteś w swojej przestrzeni i wszystko jest spokojnie. Nie ma być może nawet takiej silnej identyfikacji, wszystko jest swobodne. Natomiast pewne osoby czy pewne sytuacje powodują, że budzi się w nas jakaś emocjonalność, czy budzi się pamięć, czy budzi się lęk, budzą się emocje. I my tracimy po prostu uważność. W takich momentach tracimy uważność. Te rzeczy są silne, bardzo często automatyczne i one biorą górę. To nie jest nic złego. To jest automat. My wszyscy w takim automacie do jakiegoś stopnia żyjemy. Natomiast my się załamujemy w takich momentach też. Rozemocjonowałam się. Ach, cholera. I koniec. I już nic nie robię. Już nic nie robię. Ale możemy pobudzić w sobie taką głębszą ciekawość wtedy. Możemy się zafascynować naszym istnieniem, możemy się zafascynować funkcjonowaniem tego organizmu. Cóż to jest za maszyna niesamowita? Tutaj fajnie, spokojnie w domu, wszystko dobrze. Nagle podchodzi jakiś człowiek i po prostu jest dramat. Jak to? Cóż to za niesamowite stworzenie? Możemy pobudzić w sobie taką ciekawość, żeby wtedy popatrzeć sobie, dobrze, to ja na to popatrzę. I tu jest ta uważność, o której mówię. Przywołuję tą uważność. I to nie jest kontrola. To jest ciekawość, fascynacja, badanie tego, co się z nami zaczyna dziać. I wtedy w tej fascynacji będziesz się śmiać. Będziesz się dziwić, będziesz patrzeć jak wow. Będą wracały do nas rzeczy na przykład z pamięci. I po co one wracają? One pukają do nas w taki sposób. No zobacz, jesteś ciałem. No zobacz, jesteś taka. To się dzieje. Natomiast jeśli już troszeczkę zbadałaś satsang, to wiesz, że czym to jest. To ma formę myśli. To ma formę pamięci, to ma formę emocji. I każdy z nas nią miewa. Pytanie jest tylko takie, czy damy sobie zawłaszczyć całkowicie tą chwilę w ten sposób. Czy mamy w sobie ciekawość, fascynację tematem i chęć w ogóle popatrzenia na to z dystansem, ale nie w taki sposób z dystansem, że ty masz na to pogląd, że masz się od tego odciąć. Nie. Tylko po prostu bycie z tym organizmem, no co on zrobi. Nie nazywanie tego, nie interpretowanie tego, tylko pozwolenie mu przeżyć, ale w sposób przytomny. Pozwolić sobie przeżyć tą emocję w danym momencie, w danej interakcji z drugim człowiekiem. Też nie zakłócać jej, nie oceniać jej. Pozwolić sobie. I po prostu potem ta informacja, czy to wiedzenie przyjdzie do ciebie od środka. Będziesz wiedziała dlaczego. Ale nie jest to takie wystudiowane, nie jest to twoja taka wystudiowana poza, żeby właśnie sobie poradzić, tylko idzie to z innego miejsca, z niedualnego miejsca, w którym nie tniesz tej rzeczywistości. Wiesz co, dla mnie największym problemem jest wejście w schemat reakcji. Ale wchodzimy w ten schemat wtedy, kiedy jesteśmy nieświadomi. Kiedy jesteśmy świadomi, możemy zobaczyć, że ten schemat leci, ale już coś jest od niego wolne, bo patrzysz. Bo jesteś. Już jakaś część ciebie nie jest całkowicie obezwładniona tym schematem. Natomiast jeśli nie mamy tej uważności, jeśli nie patrzymy, no to po prostu to leci. Automat. I jeszcze możemy sobie wtedy użyć teorii niedualnych i powiedzieć, a kogo to obchodzi? Przecież nie ma osoby. Spoko. Możemy też tak zrobić.
Albo możemy się zaciekawić. I w tej ciekawości nie ma miejsca na ocenę. Powiesz, w taki sam sposób możesz widzieć ten organizm, siebie, ale to samo dzieje się w nas wszystkich, w każdym człowieku, którego spotkasz. On ma to samo. I one spotykają się, te dwa organizmy, jeśli się chcą dogadać tylko i wyłącznie na poziomie psychologicznym, będzie trudno. Ale kiedy wejdziesz na ten poziom niedualny, kiedy wejdziesz w ten poziom świadomości, który już tu jest, nagle masz dystans do tego, do wszystkich. Więc to cały czas domaga się praktyki żywej, żywego satsangu, żywej obecności, po prostu. I tylko to działa. Nie mam innego pomysłu. I to działa zawsze. To nie znaczy, że wiesz, że nagle po prostu sprawisz, że nie będziesz miała doznania albo że ono będzie takie delikatne. Może być mocne, ale ty nie uciekasz wtedy. Nie odgradzasz się od tego. I też nie popadasz w totalną nieświadomość, która po prostu nakręci kolejny schemat i będzie szła zgodnie z pamięcią. W ten sposób, kiedy w przytomności widzimy pewne rzeczy, one umierają same. Bo kiedyś jak patrzyliśmy, jak nasze ciała automatycznie reagują, nie było tam przytomności, no to one po prostu dalej powtarzają cały czas te same schematy. A jak jest przytomność i patrzysz, to nadal ten sam schemat płynie jeszcze jakiś czas. Ale wobec twojego patrzenia i niedokarmiania go, on umiera. Bo go nie dokarmiasz. Bo nie wchodzę w reakcję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Cześć. Cześć. Postanowiłam przyjść, bo ja już tak czuję, że kilka lat do ciebie idę. Ktoś tutaj powiedział, że był ostatnio w dojo i przez 7 czy tam 5 dni nic nie powiedział, a ja czuję, że nie zadałam pytania przez kilka lat. Ale czuję się tak ogromnie poruszona, że mam wrażenie, że po prostu rozlatuję się tutaj. Siedzę sobie tam z Wojtkiem, gadamy o pizzy, a jednocześnie czuję, że coś we mnie po prostu się rozlatuje na kawałki. I tak poczułam, że jest to dla mnie szalenie ważne, żeby tutaj usiąść. Ale problem też w tym, dlaczego tutaj idę tyle lat, polega na tym, że ja tu, Patrycja, nie jestem w stanie donieść żadnego pytania. Po prostu czuję, że wszystko się tak odlepia. Właśnie to, ale jednak było we mnie takie pragnienie, takie czyste serce, żeby tutaj usiąść i poczuć to bijące serce i tak spojrzeć tobie prosto w oczy i wyrazić tą wdzięczność. Też powiedziałaś przed chwilą, że może ktoś by przyszedł tutaj się pokłócić. Ja tak czułam, że przez lata tak była część mnie, która bardzo rezonowała z tym od pierwszego satsangu. Po prostu nie miałam wątpliwości, że po latach gdzieś tam samodzielnej medytacji i czytania książek duchowych, w których były przebłyski, po prostu byłaś dla mnie osobą, która powiedziała tak, wskazała palcem i pamiętam pytanie, które ci zadawałam ostatnio właśnie 5 lat temu i pokazałaś mi rundę, którą umysł mój robi i pamiętam, że przyszło kolejne pytanie i już wtedy wiedziałam, hej, to jest właśnie, przecież to jest dosłownie startowanie znowu i to było najważniejsze, co mi pokazałaś i to doświadczenie zmieniło absolutnie wszystko w moim życiu. Jestem ogromnie wdzięczna i też doceniam to, że jest też praktyka, i to, że są takie możliwości, taka przestrzeń, gdzie możemy się spotykać i pogłębiać to doświadczenie. Jestem ci ogromnie wdzięczna, że u Jakubiaka powiedziałaś o tym, że pragnienie jest też ważne. I tak ja czuję, że to jest moje największe pragnienie mojego życia, żeby po prostu patrzeć w tą stronę, do wewnątrz. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. To jest bardzo ważne, dla nas samych to jest ważne powiedzieć o tym głośno. To nasze uwarunkowanie, nasz umysł na różne sposoby
ucieka przed tym przekazem. Mając nadzieję w tym, że się zahaczy i że jednak w tym świecie materii zatrzyma coś na dłużej. Potem się okazuje, że to się wszystko kończy. I że to jest wszystko na chwilę. Ale my mamy wszystkie takie uwarunkowania, które po prostu ciągną w tą stronę. Ale jednak przychodzisz, jednak jesteś i jednak mówisz o tym głośno i mówisz o tym otwarcie. I wiecie, naprawdę to tak wygląda, że nauczyciel, jeszcze raz to powtórzę, czy nauczanie, czy tak naprawdę to ty tutaj siedzisz. Ty mówisz tutaj do siebie. Po prostu ty mówisz tutaj do siebie. A wygląda to w taki sposób, że jest nauczyciel, który ma coś ważnego do powiedzenia. To ty odróżniasz, co jest dla ciebie istotne. To ty potrzebowałaś chwili przerwy, ty potrzebowałaś być może parę lat tego, żeby powiedzieć to, co czujesz w tym momencie. Nie ma tutaj żadnego oddzielenia. To tylko dla nas tak wygląda, bo my przywiązujemy się, okej, ja jestem w tym ciele, ja jestem w tym kawałku albo w tym kawałku, ale to jest perspektywa, podmiot do obiektu jestem ja i ty jesteśmy my i możemy się dogadać. Ale ta najważniejsza perspektywa jest po prostu poza tym wszystkim i zrównuje nas wszystkich jednocześnie. I ona daje ulgę. I to daje ulgę. Właśnie jak te słowa mówiłaś przed chwilą, kiedy była tutaj ta osoba, to co wskazałaś właśnie, że nie ma tego oddzielenia. Pamiętam, że po moich pierwszych satsangach, które bardzo mocno też czułam, po prostu bardzo dużo w mojej percepcji się zmieniło i były też takie niezwykłe, piękne doświadczenia. I tu pamiętam, że przyszło do mnie takie odczucie, właśnie takiego poczucie takiej bycia całością, z całym wszechświatem. I to jest właśnie takie bardzo silne, co nigdy nie przestało być moim doświadczeniem. To jest tylko taki moment, kiedy potrafię sobie to przypomnieć i w momencie, nie wiem, gdzieś tam życia, kiedy wkręcam się w coś, albo właśnie idzie historia, jakaś tendencja, to jest taki moment takiego jakby kroku w tył, hej, i mam poczucie, jakby to się już wydarzyło i takiego pozwalania, okej, to zobaczymy, gdzie to poprowadzi, ale właśnie więcej takiego dystansu i to robi tak ogromną różnicę. Dziękuję ci za to, że mogę się też tym dzielić z innymi. Dzięki, kochana. Dziękuję. Dzięki. Zapraszam. Nie zostawajcie ze swoją własną, osobową, personalną samotnością w swojej dziupli, w swojej jaskini, bo to naprawdę nie jest potrzebne. Wydaje nam się, że przed czym się wtedy chronimy, a tak naprawdę zostajemy z naszym cierpieniem. Tu nie ma nic prywatnego na satsangu. Dziękuję, że jesteś. Moje pytanie w ogóle... Czuję się jak w szkole podstawowej na apelu. Na apelu? Pierwszego rzędu, jak człowiek wychodzi. A moje pytanie jest takie, jaką masz radę na takie, nazwę to, rozstanie się z chęcią? Wydaje mi się, że... No może. Rozstanie się z chęcią? Bo to mnie to brzmi całkiem dobrze, ale poczekaj, ale powiedz coś więcej. Wiesz, to rozwinę tą myśl. Mam taką obserwację, że dla mnie umysł pewnie najbardziej, wiesz, wiąże się w jakiejś rzeczy, które chcę. Tak, i to tam się tworzą te wszystkie przywiązania, bo chcę tego, tamtego, owego, dla biznesu tego i tak dalej, i tak dalej. I na pewno zauważyłem taką rzecz, że mam już dużo mniejsze przywiązanie, ale nadal myślę, że to jest pewnie taka, z mojego punktu widzenia, pewnie najmocniejsza, jeszcze trzymająca część tego ja, przynajmniej na tyle, jak to widzę. I zastanawiam się, jak z tym chceniem... Chcesz mieć mniej chcenia. Mniej chcenia, o tak. O kurde. To nie jest chcenie. To nie jest chcenie, słuchajcie. Prawda? To nie jest chcenie. To, albo to chcenie jest szlachetne. Ale zaczynam od chcenia, żeby nie było. Szczerze nie wierzę w skuteczne metody pozbycia się chcenia.
skuteczne metody nieinwazyjne, niekrzywdzące całej okolicy, poza badaniem samego siebie. Ponieważ jeśli używasz umysłu do tego, żeby pozbyć się umysłu, to tworzysz więcej umysłu. Więc jeśli użyjesz chcenia, żeby pozbyć się chcenia, stwarzasz jeszcze więcej przemocy dla samego siebie. Owszem, myśmy się naczytali i też wiemy, że to jest fajne i też jakoś wewnętrznie czujemy, że fajnie byłoby nie mieć może tych pragnień, bo byłoby łatwiej i lżej, ale skoro one są, to znaczy, że są konieczne na jakiś moment. W satsangu zaczyna się badać ten temat zupełnie inaczej. Najpierw po prostu zostaw siebie w spokoju. Okay? Zostaw ten organizm w spokoju, nie wnikaj tak bardzo, nie poprawiaj go, nie zarządzaj nim, ale przyjechałeś tutaj, jesteś na satsangu i po prostu masz możliwość sprawdzać, czym jest twoja istota, kim ty naprawdę jesteś. Ponieważ kiedy dowiadujemy się wewnętrznie, kiedy budzimy się do naszej istoty, kiedy przypominamy sobie naszą istotę, mogą się stać dwie rzeczy. Albo przestanie ci twoje chcenie przeszkadzać kompletnie i będziesz robić, co będziesz chciał i nie będziesz miał wyrzutów sumienia. I nie jest to forma hedonizmu, wcale o tym nie mówię. Po prostu, wiesz, będziesz naturalnie współczuł, rozumiał i kochał samego siebie, tak samo jak będziesz współczuł i rozumiał wszystkie inne organizmy. Będziesz wiedział, że tylko tak może być, nie ma innej opcji. Albo rzeczywiście też może być tak, że twoja istota wyda ci się tak atrakcyjna. Wolność i spokój wyda ci się tak atrakcyjny, że nie będzie ci się chciało sięgać po coś innego. To robi satsang. Więc od czego możemy zacząć tutaj? Pierwsza rzecz to jest widzenie tego chcenia, widzenie tych, nie wiem jak to nazywasz, no pewnie to są jakieś określone rzeczy dla ciebie, tak? Zobaczenie najpierw tego, ale nie ocenianie tego. Albo jeśli oceniasz, to zobacz, że oceniasz i zobacz, jaki to jest nonsens, bo to już jest. A jeśli jest, to znaczy, że jest echem czegoś w ogóle, na co nie masz wpływu nawet. Bo nawet może z tym walczysz, a to i tak wychodzi. Obcinasz głowę. Są takie buddyjskie opowieści o tym, jak walczysz ze smokiem, odcinasz jedną głowę, pach, wyrasła następna. Odcinasz następną głowę, wyszła tędy. Więc możesz tak walczyć i to będzie wyrastać cały czas. A tutaj pytasz, ale skąd to chcenie idzie w ogóle? Skąd to pragnienie w ogóle mam? Skąd to płynie? I czy moja istota, czy to skąd płynie, rzeczywiście odczuwa jakieś łaknienie, odczuwa pragnienie, odczuwa niedosyt? Ponieważ nasze chcenie, nasze szukanie nie jest głupie. Ono nie jest bez sensu. Każdy z was jest tutaj w poszukiwaniu szczęścia i w poszukiwaniu prawdy. Tylko bardzo często wydaje nam się, że ta prawda i szczęście będzie odnaleziona w jakimś obiekcie, w jakimś poszczególnym pragnieniu, które się spełni. Ale już pewnie wiele razy zobaczyliście, że pragnienie owszem spełniło się. I co? Minął jeden dzień, masz już następne. Kolejne pragnienie sprawdziło się. Chciałaś, masz, sprawdziło się. Ile czasu byłaś usatysfakcjonowana? Dzień, tydzień, miesiąc, godzinę, minutę? Sekundę. I my nadal szukamy szczęścia. I zdobywamy kolejną rzecz. Zdobywamy pieniądze, zdobywamy sukces, stajemy się mądrzy, piękni. I wydaje nam się, że jak skończymy te i te studia, no to już wszystko będę wiedzieć. No już po trzy kierunki skończyłam. I co? Czy dało nam to poczucie szczęścia? To jest to umiejscowienie szczęścia na zewnątrz, w obiekcie. To takie słowo, które ja cały czas powtarzam. Obiekt, obiekt, obiekt. Ale skąd my mamy te obiekty, skąd my mamy te pragnienia? I sprawdźmy, czy nasza istota ma jakiś brak. Więc ja bym tylko to badała, szczerze. I wiesz, moje obudzenie się nastąpiło stosunkowo szybko. Miałam 33 lata. Więc możliwe możecie powiedzieć, ojej, no to jeszcze się nie zdążyłaś dowiedzieć czy przeżyć jakieś inne rzeczy. Ale rzeczywiście próbowałam chceniem, zdobywaniem,
osiągnąć szczęście. I nawet udawało mi się jakieś względne szczęście dostawać, ale cały czas miałam takie poczucie, jakby dzień i noc miałam takie poczucie takiego wewnętrznego niepokoju. Ono w ogóle nie schodziło. I gdzieś co chwilę takie łapałam się na takie haczyki, które życie mi rzucało. A może spróbuj tego. A może przeczytaj jeszcze tą książkę. A może pojedź tam. Może tam. I ja wszystkie te rzeczy sprawdzałam. I okazało się, no nie. I nigdy nie wierzyłam, nawet nie wierzyłam mistrzom, szczerze mówiąc, że można się pozbyć tego niepokoju wewnętrznego. Że on kiedyś może minąć. Albo że rzeczywiście ja nie będę odczuwać pragnienia. Bo nasze poczucie niepokoju wiąże się z nieusatysfakcjonowanym pragnieniem i nie rozpoznaniem samego siebie. I kiedy badałam satsang, kiedy badałam medytacją, skąd to przychodzi, skąd to w ogóle wychodzi, w pewnym momencie zobaczyłam, że to gdzieś to musi być już tu, bo to miejsce, z którego ja doświadczam doświadczenia, jest tu. I zaczęłam badać, czy to miejsce jest spragnione, czy temu miejscu czegoś brak. Kiedy ja teraz pobiegnę za swoją myślą, czego chcę, kiedy dam jej pełną wiarę i zaufanie, badam, jak się wtedy czuję. Patrzę, co to wtedy się dzieje. Ale odwracam teraz uwagę. Wypuszczam to pragnienie, czy widzę je, widzę tę myśl i pytam, skąd ja ją widzę? Skąd ja to mam? Więc na chwilę chociaż, jak jesteście na satsangu, straćcie zainteresowanie tym, co się dzieje, ale badajcie komu. Czym jest to, co w ogóle doświadcza tych przeróżnych rzeczy? Więc ja na chwilę muszę się zatrzymać. Więc zatrzymuję się i ciekawie patrzę. Czy moje pragnienie, twoje pragnienie na przykład, było z tobą wczoraj? Czy miałeś to pragnienie wczoraj? To generalne pragnienie, o które spytałem, to pewnie od jakiegoś czasu mam. Okay. Uwolnienia się od pragnień. Okej. Od jakiegoś czasu. Od kiedy? Myślę, że z 8 miesięcy. 8 miesięcy. 9 miesięcy temu. Czy miałeś dokładnie wyartykułowane to pragnienie? Załóżmy, że nie. Był moment w czasie, w którym nie było. Świadomie go nie było, więc ono przyszło. Więc ono w pewnym momencie się pojawiło. Czemu się pojawiło? Jakby jakiej przestrzeni w tobie, czemu się pojawiło to pragnienie? Wiesz, myślę, że ono się pojawiło z dwóch względów. Znaczy jedna... Znaczy ja nie pytam dlaczego. Nie pytam dlaczego. Tylko pytam, jakiej części ciebie, czemu w tobie pojawia się na przykład myśl? Czym jest, innymi słowy, badamy to, skąd widać myśli. Możemy się umówić wszyscy? Że będziemy badać to, skąd widać myśli. Ok? Na chwilę, wszyscy razem. Nie spać proszę. Halo. Nie śpimy. To jest najbardziej fascynujące w ogóle zadanie, jakie można zrobić. Ja się zawsze dziwię, jak ktoś jest wtedy zaspany. Zawsze. Będziemy badać to, skąd widać. Ok? Więc czy widać to, skąd widać? I proszę teraz tylko wszystkich was, niech nikt z was nie odpowiada na to pytanie automatycznie, nie odpowiada na to pytanie z książki, nie odpowiada na to pytanie z poprzedniego satsangu i nie odpowiada na to pytanie z tego, co mu się wydaje, że powinien wiedzieć i powiedzieć sobie nawet. Ok? Musimy się ożywić. Czy widać to, skąd widać? Nie widać. Nie widać. Zgoda? Widać, skąd widać? No nie widać.
Nie widać tego, skąd widać. A widać? Widać, że nie widać. Ale widać, coś widać, prawda? Okej, okay. Ale nie widać, skąd widać, tak? Super, super, super. Nie widać, a jest? A jak jest? Nie można powiedzieć o tym, że jest w taki sposób, że widać, prawda? Ale czy można temu zaprzeczyć? Więc jest w nas coś, czego nie widać w ogóle. Sami potwierdziliście. Ale nie można temu zaprzeczyć. Idziemy dalej. Czy to coś, czego nie widać, a nie można temu zaprzeczyć, ma jakiś określony kształt? Czy ma osobowość? A dlaczego? To miłość. Czyli nie można tego narysować i wyartykułować, prawda? Bo to, co się wyartykułuje, to właśnie to widać, prawda? Ale nie widać, skąd widać. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. To jest naprawdę bardzo ważne i też zabawne, szczerze mówiąc. Bardzo zabawne. To jest taki wielki żart świadomości, który sobie sama zrobiła. I robi. Czy to, skąd widać, możecie powiedzieć... Powiedzieliście sami, że nie jest osobowe, tak? Że nie jest, nie ma kształtu osobowego. Czy ma jakiś wiek? Ci, co wiedzą, niech głośno nie mówią. Dobra? Żeby pomyśleli ci, którzy jeszcze nie wiedzą, żeby mogli sprawdzić, okej? Okay? Sprawdzajcie, błagam. Sprawdzajcie, czy to ma wiek, to skąd widać. Ile ma lat w takim razie? Ma tyle lat, co ty? Czy to, skąd widać, ma tyle lat, co ty masz, to ciało? Słuchajcie, ja robię to w taki żartobliwy być może sposób, w taki sposób, który wygląda jak fan, ale nie, uwierzcie mi bądź nie, ale w jaskiniach medytujący mnisi siedzieli na tym z 40 albo 50 lat. I badali dokładnie to, o czym my teraz mówimy. Więc nie weźcie niczego tylko tak, wiecie, z automatu słowem, tylko naprawdę sprawdźcie. Więc powiedzieliście, nie ma lat. Nie jest osobowe. To, skąd widać, nie jest osobowe. Czy ma twoją historię? Nie ma twojej historii. Czy ma płeć? Czy możecie zauważyć tego początek? Nie zauważamy tego początku. Spędźcie na tym teraz chwilę, minutę czy chwilę, żeby zobaczyć, czy naprawdę nie my jestem w stanie zobaczyć początku tego, skąd widać. By zobaczyć nawet coś takiego jak początek, to ja już muszę tam być. Coś już musi tam być. Żeby zobaczyć jakąś falę. Więc nie widzę początku. Więc jest coś, co nie ma początku. Czego nie widać. Czy to, o czym my w tej chwili rozmawiamy, czy to, co my w tej chwili badamy, jest przedmiotem naszej wyobraźni? Że sobie teraz taki mamy trip i sobie tak opowiadamy właśnie. Nawet jeśli ktoś z was powie tak, opowiadamy sobie coś teraz, ale skąd? Skąd sobie to opowiadamy? Badamy to skąd? Czy to, skąd widać, można w jakiś specjalny sposób poczuć? Czy to jest jakieś odczucie? Czy to jest jakaś emocja? Czy to jest jakaś subtelna emocja? Powiedzcie.
nie jest to subtelna emocja, ponieważ subtelną emocję widać i być może ona ma swój początek i koniec. Dalej, czy to skąd widać jest stanem, jest jakimś specjalnym stanem? No stany bywają takie, takie, różne, prawda? Ale to skąd widać nie jest stanem. Czy nasze ciało jest stałe? Innymi słowy, czy nasze ciało kiedyś umrze? Wszystko na to wskazuje. Wszystko na to wskazuje. Więc śmierć tego ciała jest pewna, tak? Czy nie? Nasze ciało się zmienia, czy nie? Co takiego w nas zauważa zmianę tego ciała? Czy to ciało zauważa zmiany ciała? Czy to ja ciałem widzę ciało? Ciałem czuję ciało? Czy ja ciałem czuję swoją rękę? Z jakiego miejsca ja ją widzę i odczuwam? Więc to jest taki moment, w którym możemy się na chwilę zatrzymać. Chwileczkę, jak to w ogóle jest? Jak to jest w ogóle możliwe, że ja całe życie wierzyłam, że jestem tylko i wyłącznie tym ciałem, a ja kiedyś byłam taka, później taka, taka. I znowu będę taka. I zniknę kompletnie. To ciało zniknie kompletnie. Rozsypie się w pył. Natomiast już teraz, w tym momencie, jakaś część z nas doświadcza zmian tego ciała, tego organizmu. Doświadcza tego wieku, tego momentu. Cóż to takiego jest? Co tego doświadcza? I tu przychodzi, wiecie kto? Ramana Maharishi wchodzi. Idzie Ramana i rzuca pytanie. Kim jesteś? To przechodzimy wtedy myśl, że kim jestem? Ciekawe, kim ja jestem. Piszemy książki, elaboraty na ten temat. Kim ja tak naprawdę jestem? Jeździmy, pytamy. Próbujemy badać. I próbujemy i dajemy sobie mentalne odpowiedzi na to, kim ja tak naprawdę jestem. A te odpowiedzi nie dają nam zupełnie nic. Kompletnie nic nie dają. Więc zaczynamy żywo sprawdzać. Zaczynamy w żywy sposób badać. Nie sposób taki, że sobie o tym poczytam, popatrzę, a może to ciekawe, a może nie. Tylko naprawdę sprawdzam, ale kim ja jestem w takim razie? Skoro teraz siedzimy tutaj wszyscy i dochodzimy do takich wniosków. Uwaga! Do jakich wniosków doszliście? Nie widać, skąd patrzę. Nie widać, skąd jestem. A jest. Jest. Te wszystkie rzeczy, które widzę, cały czas się zmieniają przed moimi oczyma. Doświadczam siebie jako dziecka, doświadczam siebie jako nastolatka, dorosłego, starości, wszystkich tych procesów. Czy to coś, co we mnie doświadcza, też się starzeje i też przemija? I czy dzieli cechę naszego ciała? I nie zastanawiam się, tylko to badam, sprawdzam. I nawet 5 minut naszego życia wystarczy, żeby rozpoznać, że jest w nas jakaś stała część. Jakaś część, której nie dotyczy to przemijanie, które dzieje się na naszych oczach. W tej chwili jakaś część ciebie jest kompletnie wolna od ciebie. Jest kompletnie wolna od przemijania. Od życia i od śmierci, po prostu. I już tam jesteś. I zadając te różne pytania przed chwilą, budzę nas w taki sposób, żebyśmy zobaczyli, czy to miejsce, z którego patrzę, ma płeć naprawdę i czy ma naprawdę wiek. I jeśli odpowiadacie na to pytanie negatywnie, mówicie sobie, że nie, no nie ma, no nie widać. Nie ma wieku, nie ma płci, nie jest osobowe, nie ma kształtu, nie ma formy.
to dlaczego idę za tym niekwestionowanym nawykiem ludzkości, który mi mówi, że ja jestem tylko i wyłącznie tym ciałem i wraz z odejściem tego ciała odchodzę ja, odchodzi obecność. Natomiast ta część żywa, jedyna żywa część ciebie, która w tej chwili jest, to jest świadomość i obecność. I ona nie rodzi się i nie umiera. Ona po prostu jest. Jeśli chcesz tak to nazwać, możesz to nazwać duszą. Możesz to nazwać duszą, tyle że ta dusza nie ma kształtu, nie jest tylko twoja. Ona nie jest... Ona... Okej, okay, chwileczkę. A jak rozumiesz duszę? Okej, okay, mówisz o tym osobny byt. Jako ty i jako ty, która jest w tym konkretnym ciele? Jako ty, która jest tylko w jednym miejscu? To nie jest tak daleko. Bo zobacz, żeby się wyartykułowała jakaś specjalna energia, energia, którą nazywasz duszą, żeby się wyartykułowała i była sobie w jednym miejscu, to żeby to wyartykułowanie się miało miejsce, to musi być jakaś moc, jakaś siła, która dała się temu wyartykułować. Więc znowu pytanie, czy ja jestem tym, co widzę? Czy ja mogę być tym, co widzę tylko... Czy zawracając ten ruch, patrzę skąd patrzę? I co ja wtedy widzę? Kiedy patrzę skąd patrzę, co ja widzę? Nic nie widzę specjalnego. Ale jednocześnie jest doświadczanie wszystkości. Wszystkości, która nie idzie w jedno miejsce i nie mówi sobie, jestem tylko tu. To jestem ja, to jesteś ty i nasze energie być może się mieszają. Ale ja próbuję pokazać nam, że jest jakaś podstawa dla tych wszystkich energii. Że jest coś bardziej podstawowego niż ta energia, która na chwilę się pojawiła. Tak, można by tak powiedzieć. Ale najlepiej nic nie mówić. Jeśli chcesz to skojarzyć i jakoś umiejscowić, czy ktokolwiek z was chce to jakoś skojarzyć, umiejscowić, to niech się oprze na własnym doświadczeniu i na własnym wglądzie i nie próbuje tego zapamiętać jako koncept taki, że jestem wszędzie. Bo to też nie jest nam potrzebne. Bo nie da się zamknąć tego tak naprawdę w słowie i powiedzeniu tego. Jakby idź dalej, po prostu idź w swoje bezpośrednie, żywe doświadczenie. I jeszcze raz zapytam, sprawdźmy, czy widać, skąd widać? A widać cały czas coś innego, prawda? Jeszcze chwilę temu byliśmy na spacerze czy na obiedzie, byliśmy gdzieś indziej. Świadomość była czy nie? Obecność dla tej innej chwili była czy nie? Więc my możemy w pewien sposób tak sobie usiąść i patrzeć na to nasze życie, wiedząc, że jesteśmy świadomością. Kiedy dowiadujesz się, sprawdzasz, że tak naprawdę na twoich oczach, na oczach patrzenia dzieje się życie i dzieje się życie też tego organizmu i nie traktujesz go z wielką powagą i namaszczeniem, największym na świecie, to masz luz, co on robi. No niech robi to, co chce. Natomiast jak wchodzisz tam pomiędzy, wchodzisz tam swoim umysłem, bo usłyszałeś albo poczułeś, że nie fajnie jest mieć pragnienia, no nie fajnie, no. Szczególnie jak się nie spełniają. No szczególnie wtedy. Nie, to akurat nie jest problemu nie było. No tak, ale ile prościej jest pozwolić sobie. Ile prościej jest pozwolić sobie
pozwolić puścić to doświadczenie, ale jednocześnie z ciekawością, fascynacją tym tematem. Fascynacją, jak to jest, że nie widać, a być? Nie widać, a jest! Jak to jest? Bo dla mnie to jest najbardziej fascynujący temat. Nie widać, a być. I nie być jakiś specjalny, oświecony sposób. Patrzcie, jak ona być. Zobaczcie, jak ona w oświecony sposób jest. Bo mój sposób to nie jest jeszcze taki być. To są kolejne bzdury, które wymyśla nasz umysł. Pozwolić temu ciału być, jak jest. I uwolnić te napięcia, które też po drodze jeszcze dodatkowo sami sobie nakładamy. Stąd jest ta przytomność co jakiś czas, takie budzenie potrzebne, co ja sobie znowu robię. Pragnieniem chcę się pozbyć pragnień, a ty, niedobre, znowu pragniesz, widzisz? I znowu pragniesz. A już było tak dobrze. Przez tydzień było tak dobrze. Po tym odosobnieniu przez tydzień było dobrze. Co, wpadłeś znowu? I co? Takie rzeczy sobie robimy. Taki terror u nas się w uwarunkowaniu pojawia sam. Natomiast ktoś zadawał przed przerwą pytanie, co robić? No zafascynować się tym tematem i patrzeć, jak to żywo się dzieje. I z miłością czy obecnością, która nie jest takim miłowaniem, że teraz będę tak to brać. Nie no, na luzie. I widzieć po prostu, wiecie, absurd może się wykształcić w każdej chwili u najbardziej przebudzonej osoby. Może się wykształcić wielki absurd. Więc bądźcie czujni na te absurdy. Jak pojawia się wam, po czym to poznać? No jakieś cierpienie, jakieś takie, wiecie, uruchamia się tak, albo się schowam gdzieś, nie powiem. Albo pójdę sobie sama. Nie na ten satsang też będę sam. No bo przecież jeździć to też nie. No najróżniejsze sposoby wymyśla nasz umysł po to, żeby być nieszczęśliwym. Albo po to, żeby uciec od istoty rzeczy. Więc bądźcie po prostu otwarci. Jak widzicie taki mechanizm, który się włącza, a będzie się włączał i będzie czyhał na każdym kroku, żeby być może się włączyć, to zafascynujcie się tematem i z ciekawością. Ok? Dziękuję bardzo. Dziękuję. To będziesz za chwilkę, okej. Okay. Cześć. Cześć. Chciałam ci zadać pytanie, kiedy sobie o nim pomyślałam, to zaczęło mi serce aż tak walić, jak mówisz puka. Teraz? Mhm. Tak? Nie słychać? Już działa. Okej, okay, serce zaczęło ci bić. Tak. Jak się tak poddać całkowicie? Na temat poddania można romantyzować dalece. Czy ja już się naprawdę poddałam? Sorry, że się śmieję, ale nie śmieję się z tego. A skąd w ogóle tak teraz, skąd ci to słowo w ogóle pojawiło się, to poddanie, ta chęć poddania się? Skąd to przyszło? Dlaczego tak zapragnęłaś tego prawdziwego, pełnego poddania? Nie wiem, już tak w domu nawet chciałam. Tak miałam książkę, mówię, dobra, jeszcze to odpuścić. Mówię, tak, napiszę sobie jeszcze, co tam jeszcze muszę zrobić. Mówię, no nie, będę później odpuszczać, ale mówię, chcę się po prostu poddać tak całkowicie wewnętrznie.
Nie. To zrób to. No całe ciało mi lata. Wszystko. Niech lata. Jak się czujesz? Trzęsę się. Okej. Okay. Jeśli się poddajesz, to trzęsanie się nie jest żadnym problemem. Więc poddaj to trzęsanie również. No a propos tej obserwacji, ciekawe doświadczenie, jak widać. Trzęsące się ciało. Więc jeśli się naprawdę poddaje, to, czego pragniesz, to, czego pragnie twoje serce, to, o czym powiedziałaś. Bo to jest bardzo wielka rzecz, którą można w pewnym momencie naszego życia wypowiedzieć i za tym czymś stanąć. No to ja się poddaję. I co to wewnętrznie znaczy? To znaczy, że na przykład pojawia się to wołanie w środku do poddania się i przychodzę tutaj i o tym głośno mówię, i mówię o tym i stanę za tym, co mówię. Więc poddaję się. Organizm się trzęsie, czy dzieją się jakiekolwiek inne rzeczy, a będą się działy różne rzeczy. I w obserwacji, w przestrzeni normalnie z tym jestem, nic z tym nie robię, bo się poddałam właśnie. Więc jeśli się poddałam, jeśli się poddaję, to już nie zarządzam. Jeśli się poddaję, to nie zarządzam. Albo nawet jeśli samo to zarządzanie czy kontrola się włącza, to pozwalam na nią, puszczam nawet nią. Jestem jeszcze w innym miejscu. Cześć. No to cześć. Okay. Więc jeśli się poddaję, to trochę tak, jakby już moje życie do mnie nie należało. Bo nie należy do mojego kontrolowania. Więc cokolwiek ono przynosi, to nie walczę z tym. No ja już nic nie chcę. A propos chcę. Okej. A co w środku czujesz teraz, jak tutaj przyszłaś i... Najpierw było serce, tak waliło. No, teraz twarz i ciało. Okej. Okay. To jest ważne, co sobie powiedziałaś i co wewnętrznie teraz czujesz. To jest bardzo ważne. I to poddanie się, to nie jest taki event. Koniec. Zrobione. Właśnie się poddałam. Właśnie się poddałam, słuchajcie. I koniec. Nie prawdziwe poddanie się to jest ogromne poświęcenie i wielki commitment. Jak to jest po angielsku commitment? Po polsku? Oddanie. Oddanie. Zobowiązanie. Oddanie. I zdarza się w naszym życiu, co jakiś czas takie poddanie, taka chęć poddania. I to jest wielkie doświadczenie w naszym życiu. Ono nas wewnętrznie porusza. Ono wewnętrznie nas woła. Coś wewnętrznie nas woła. I
I rzeczywiście, jeśli coś takiego w was się pojawi w pewnym momencie, taka chęć poddania, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może się przydarzyć. Tyle, że nie zróbcie z tego takiego wydarzenia po prostu, no właśnie się poddam i to już koniec. To poddanie to jest takie zobowiązanie, że za każdym razem, kiedy widzę, że się nie poddaję, bo walczę, bo kontroluję, bo wszystkim próbuję zarządzać, to puszczam to. I to można zrobić. I nagroda jest za to od razu bardzo szybka. Przenosi mnie natychmiast do mojego stanu naturalnego. Przenosi natychmiast mnie do spokoju, nawet jeśli ciało się jeszcze trzęsie. Ramana Maharishi, nie tylko on, wielu z nas mówi też o tym, że są dwie drogi do poznania samego siebie. Dwie drogi satsangu, które tak naprawdę łączą się i są jednym. Jedna to jest droga właśnie tego zapytania, tej ciekawości, sprawdzania, kim jesteś. Ale ona jest identyczna w egzekucji jak poddanie się. No bo ja mogę po prostu pytać, patrzeć, sprawdzać. No i patrzę, że rzeczywiście to nie ja żyję życie, ale życie żyje mnie. To nie ja tym życiem zarządzam. Do tego wniosku dochodzę. Ale w czasie poddawania dochodzimy do identycznego wniosku. Jeśli mam taką potężną potrzebę poddania się i dochodzę do tego wniosku, że nie ja to życie żyję, to jestem w satsangu. Oddaję tą swoją kontrolę i zarządzanie. Kiedy dochodzimy do tego, kim jesteśmy w istocie, na to samo wychodzi. Odkrywamy stan naturalny w nas, z którego wszystko emanuje, z którego wszystko działa, którym tak naprawdę jestem. Kiedy się poddaję się sile większej niż ja sama. Poddaję się sile większej niż to, co mi się wydaje, że wiem. Poddaję się sile większej niż to, co bym chciała. Poddaję swój egoizm tak naprawdę. Swoją prywatność. To jest wielka rzecz. Wielka, piękna rzecz. Więc jeśli miewacie takie impulsy w swoim życiu, to zauważajcie je, bo one są bardzo cenne. Piękne. Jezu, jak dobrze być blisko ciebie. Kiedy powiedziałaś dzisiaj to zdanie, że jest w tobie taka część, która no jest. Jakoś bardzo mnie to poruszyło. I chcę powiedzieć troszkę o tym. Bo tak jak przydarzył mi się epizod walki z tobą w Antoniowie, to po Antoniowie pojawiło się coś zupełnie innego. Kiedy słuchałam medytacji i medytowałam, pojawiła się miłość do ciebie. Po prostu nie mogłam tego znieść. I tak źle, i tak nie dobrze. Właśnie chciałam powiedzieć, że z tym walczyłam bardzo. To było... odpalałam, widzę ciebie na ekranie, i płynie po prostu miłość. Jak walczyłam, to było bardzo męczące. I teraz sobie to uświadomiłam też, nie? Że to jest to samo w ogóle. Jak powiedziałaś to zdanie, nie? Że to jest to samo. I rzeczywiście jest coś, co... Cała drżę teraz, jak to mówię. Że jest coś, co... jest po prostu. Chciałam to powiedzieć głośno, bo żeby to usłyszeć też. Nie jesteśmy w stanie niczego złapać, nie jesteśmy w stanie na niczym się zatrzymać, a z drugiej strony nie ma sensu i nie ma żadnej potrzeby bronienia się przy czymkolwiek. No właśnie. Więc nie broń się,
rozpoznawaj najważniejsze. Ja dopuściłam w którymś momencie, nie? I to też poszło. Nie? Ja miłość do satsangu odczuwam cały czas. I jakoś sobie z tym radzę. Ja też. Ale chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej sprawie, która jest związana z życiem zawodowym moim. Bo tak obserwuję, co się dzieje. Jestem terapeutką. Czuję różnicę między tym, co psychologiczne i co duchowe. I obserwuję to, że inaczej pracuję. To fajnie. Krótko pracuję. Krótko. Krócej. Krócej. I mniej się pewnie męczysz. Znaczy, ja się generalnie mało męczę od pewnego czasu, nie? A nawet jak się przewracam, to się nie męczę, a się przewracałam jakiś czas. Myślę o tym, że jeżeli przychodzą osoby, które mają po prostu problem jakiś, to to trwa naprawdę dużo krócej niż trwało. Kiedyś. Jeszcze niedawno. Bo jeśli terapeuta sam rozpoznaje i wie, o czym mówi i ma dostęp do dystansu, ma prawdziwy, żywy dostęp do dystansu i nie teoretyczny, a praktyczny, to jest to wielkie błogosławieństwo dla wszystkich jego pacjentów. To jest ogromna ulga dla każdego pacjenta być w przestrzeni. Ogromna ulga. Bo w pracy terapeutycznej to się niesamowicie przydaje. Terapeuta po prostu ma tam tylko się pojawić. Ma być przestrzenią dla tego, co się wydarzy. A jeśli terapeuta próbuje gdzieś, próbuje tam zarządzać, próbuje coś z siebie dać nawet w pięknej, dobrej, mądrej wiedzy i wierze. No ale jednak działa z umysłu. Kiedy rozróżnicie działanie z umysłu z tym, co nie jest od tego, co nie jest umysłem, kiedy rozróżnicie to sobą, kiedy rozróżnicie to w swoim wnętrzu, to będziecie bardzo dokładnie czuć, kiedy właśnie coś idzie z chcenia, kiedy idzie z głowy, kiedy się męczy, kiedy nie. I to jest wielkie błogosławieństwo dla wszystkich ludzi, których będziecie spotykać. Jeśli sami będziecie puszczać to przywiązanie i wiarę w to, że jesteśmy tym właśnie takim w środku człowieczkiem, który sam jeden całe to życie przeżywa, jeszcze nawiguje i jeszcze, broń Boże, pomaga wszystkim. To już jest najgorzej. Wszystkim on pomógł sam. No nie pomógł sam. Nikt z nas by nie pomógł, gdyby nie świadomość, która działa naszymi oczami, uszami, naszym słowem i wszystkim. I kiedy znajdujemy dystans i odejście od tylko i wyłącznie tego jednego strumienia świadomości, stajemy się świetnym terapeutą natychmiast. Więc polecam satsang wszystkim terapeutom tak naprawdę. To dobrze, że się zmienia, super. Chciałam o tym powiedzieć, bo tak nie jestem w tym pewna, ale to się będzie samo umacniać. To się będzie samo umacniać i też terapeuci, jeśli tutaj są, nie oceniajcie się, bo może ja jeszcze tam nie jestem. Dajcie spokój z tym. Jesteście w dobrym miejscu. Każdy z nas. I chciałam się też tym podzielić, bo tak mi jest dobrze z tym, że ty jesteś, wiesz, i że jesteś tak blisko jakoś i dostępna. To jest nieustająco w ogóle radość. Dziękuję. Dzięki. Chodź. Ktoś tam jeszcze czekał to z tej strony. Ale nie, chodź, to bo ja już na razie nie widzę tej osoby, która miała rękę w górze. Ja cię chciałam, Patrycję, zapytać, bo tak mi właśnie przyjechałam tu z synem. 11-letni, a mam jeszcze 15-latka. I właśnie chciałam zapytać o dzieci, no bo wszyscy tu jesteśmy dorośli. Obserwuję swojego 15-letniego syna. Fajny chłopak, no ale ma przeróżne dylematy. I
I on od pewnego czasu mi mówi, mamo, jakaś taka fajna jesteś w takim znaczeniu, zawsze byłaś fajna, ale teraz jesteś taka łagodna. No i jakby zauważa te rzeczy, które się gdzieś tam wydarzają. I oczywiście ja robię najprostszą rzecz, którą mogę mu dać, czyli daję mu miłość jednemu i drugiemu, a jednocześnie myślę sobie, jak ułatwić mu to, żeby on nie musiał się obudzić tak późno jak ja. Aha. Czyli żeby mu się po prostu przez życie szło trochę łatwiej, a ponieważ jest podobny do mnie, był taki też wrażliwiec, to widzę, jak wpada w podobne pułapki, w które ja kiedyś wpadałam. Czy możesz coś właśnie podpowiedzieć a propos dzieci? Jak... Wiesz, ja wierzę i ze swojego doświadczenia i w ogóle jakoś tak wewnętrznie wierzę w to, że jedyną najskuteczniejszą rzeczą to jesteśmy my sami. Tak? To najwięcej, największe mam do tego zaufanie, żeby po prostu być tym, co zobaczyłaś, tak? I wprowadzać w życie to, co tak cię poruszyło i co zadziałało. Też mam 15-latka i 16-latka w domu. I też widzę właśnie to, o czym opowiadasz, tak? Ale mam taki wielki respekt przed życiem, ogromny respekt przed tym, co ono robi i jak. I mimo, że bardzo często bym chciała pomóc jakoś bardziej i wiesz, naprowadzić może, to jednak bardzo często robię krok w tył i po prostu patrzę. Bo wiem, że i mnie nikt nie ochronił i tak naprawdę... Twoje dzieci będą musiały przeżyć to, co będą musiały przeżyć. Tak, to tak jak koleżanka wcześniej, zaśmiałam się, powiedziała, że pamiętaj, najlepsze są ciepłe śniadania. To, co my wszyscy rodzice robimy gdzieś. Chcemy, żeby nasze dzieci jadły zdrowo i ja też moim dzieciom gotuję owsiankę. Widzę, że nie zawsze tego chcą i też tak jak mówisz, staram się zrobić ten krok do tyłu. Dobrze, wybierz, to jest twój wybór i tak dalej. Nie? To jest wielka lekcja też dla nas, prawda? To jest wielka dla nas, kochając tak bardzo i chcąc dobra, jednocześnie po prostu też uszanować rzeczywistość taką, jaką jest i pozwolić jej, żeby to ona zatańczyła. Pozwolić naszym dzieciom zatańczyć samym. I jeszcze teraz wiadomo, przecież nawet nie wiemy, czy on sobie poradzi, gdzieś pójdzie i coś się może złego stanie, ale myśmy przeszli wszyscy to samo. I jakoś daliśmy radę. I tak w ogóle mam wrażenie, że on w tym wieku już jest gdzieś tam dalej niż ja byłam. Tak i też nasze oceny są takie, wiecie, my bardzo często mamy takie oceny, że wydaje nam się, że to było złe doświadczenie, że to był jakiś zły event, co mnie przykrego spotkało. I to jest tutaj. I na przykład określamy to jako coś niefajnego. Ale na to się złożyło tyle innych rzeczy i tyle piękna i tyle też ważnych rzeczy wychodzi z tego trudnego doświadczenia, że my nie jesteśmy w stanie skontrolować tej rzeczywistości. I naprawdę rób swoje, bądź w tym jak najbardziej prawdziwa i idź za tym, co czujesz. Staraj się w jakim względzie, w jakim możesz, ale z drugiej strony jak za bardzo spróbujesz właśnie się wszystkimi zaopiekować, to zobaczysz, Bóg i rzeczywistość ci pokaże, nie dasz rady. Daj im żyć swoim życiem. Daj im żyć, dokładnie. Dziękuję, ale to też od razu jest taki wielki szacunek dla naszych rodziców, no bo oni, kurczę, też musieli przez to przejść. Oni też przez to przeszli i też nas kochali i też się bali, nawet jeśli popełniali błędy. Każdy z nas kocha i każdy z nas w jakimś sensie się bał. Dziękuję. Ktoś tutaj podnosił rękę, jeszcze nie pamiętam. Chodź. Mhm. Tak, to ty. Będzie rozruba. Uwaga. Halo? Działa. Okej. To w sumie ja chyba po raz kolejny przychodzę z dość podobnym pytaniem, a raczej małym problemem.
W sensie ja po prostu nie potrafię zrozumieć tego niedualizmu. Kompletnie tego jakby nie czuję. Nawet jak pytasz o tą płeć, no to ja nie potrafię nawet, nie wiem, jakoś tego pojąć, że jakby to coś, co widzi, nie jest kobietą. Kochani, ja uwielbiam, uwielbiam szczerość, bo tylko szczerość działa. Tylko szczerość działa, więc bardzo się cieszę, że z tym przychodzisz i to mówisz. Dwuja, wszyscy, co mówią, że potrafią to pojąć, a nie pojmują w środku. Trochę sobie żartuję, ale mówię tak naprawdę serio, że ważne jest to sprawdzenie. I jeśli nie czujecie tego, na co ja wskazuję, o czym próbuję opowiadać, to ręka w górę i trzymam ją tak długo, aż ona mnie weźmie. A nawet jak nie będzie chciała mnie zawołać, to podbiegnę tutaj. To spróbujmy jeszcze raz. Wiesz, ja się zajmuję tym samym i to samo mówię już od wielu, wielu lat. I zadawałam to samo jedno, jedyne pytanie też wiele, wiele razy, więc się nie przejmuj. W ogóle się tym nie przejmuj, więc jedziemy od początku. Okej. Okay. Czy masz poczucie... że teraz coś się dzieje? Ogólnie teraz jestem tak bardzo umysłem, że chyba bardziej się nie da, jakby pewnie ze stresu. Czy po prostu... Poczekaj. Teraz jesteś tak bardzo umysłem. Jak to się przejawia? No, dość dużo rzeczy jakby analizuję. Dobrze, czyli teraz w twoim organizmie, w twoim ciele idziemy jak naukowiec, który naprawdę po prostu wszystko bada i wszystko ogląda, okej? Okay? Teraz jestem bardzo w głowie, tak? I wszystko analizuję. To jest twoje teraz doświadczenie, tak? No tak. I jak to czujesz wewnętrznie? Jak to się czuje? No w sensie najbardziej to się po prostu czuje taka pospinana wewnętrznie. Okej, dobra, super. Ten język rozumiem. Czuję się wewnętrznie pospinana. Fizycznie pokaż mi, gdzie to czujesz, to spięcie. No ja też to spięcie miewam. Jak je czuję? No nie wiem, pójdź, zobacz w ciele, gdzie je czujesz najmocniej. No tak, nie wiem, w klatce. Okej, w klatce jest jakieś takie nieprzyjemne odczucie spięcia w klatce piersiowej. Coś jeszcze czujesz? Czuję spięcie w klatce piersiowej. Tutaj mam jakiś symptom, jakieś odczucie. Co jeszcze w tej chwili do twojej percepcji dochodzi? Co jeszcze czujesz? Nie myśl za dużo, po prostu mów, co się wydarza w ogóle teraz. Nie wiem, już jakby zbyt wiele rzeczy już nie dociera poza tym. Okej, czyli jest taki jakiś rodzaj... Jak... W sensie wiadomo, że słyszę dźwięki. Ciebie słyszę. Słyszysz dźwięki, mnie słyszysz. Mhm. I odczuwasz tutaj fizycznie coś nieprzyjemnego tutaj w klatce piersiowej, no, tak? Tak. Coś jeszcze czujesz? Jakiś ból gdzieś odczuwasz? No nie. Nie odczuwasz bólu, okej. Okay. Połóż sobie rękę na moment na klatce piersiowej. I wejdź w to czucie. Wejdź w to nieprzyjemne, czy jakkolwiek je nazywasz, odczucie w klatce piersiowej. Po prostu tak jakbyś w tej chwili patrzyła na przedmiot, popatrz na to odczucie. Jakbyś miała wyodrębnić dosłownie tą emocję, czy to odczucie. Czy ona jest wyraźna? No, taka trochę rozmyta. Szczerze. Jasne, okej, ale jest to coś, prawda? No tak. Dobrze. Czy czułaś to samo odczucie 2 godziny temu? Nie. Okej. Czyli twój organizm wcześniej nie miał tego samego symptomu. Teraz odczuwasz coś takiego akurat w klatce piersiowej, prawda? Więc to odczucie przyszło do ciebie w pewnym momencie. Z jakiego miejsca? Spróbuj tylko nie wejść w to za bardzo mentalnie, tylko wręcz fizycznie, doświadczalnie. Z jakiego miejsca w ogóle? Jak to jest, że to masz takie odczucie? Co pozwala tobie, innymi słowy, mieć to odczucie?
Coś ma to odczucie, prawda? No to coś, co widzi. Chwileczkę, no to nie idźmy za daleko, nie idźmy. Coś w tej chwili u was wszystkich, żeby to nie było dla jednej osoby. Każdy z was ma jakiś symptom w tej chwili, prawda? Może się na nim skupić, jeśli zechce. Co w nas pozwala na niego? Skąd my w ogóle mamy percepcję czegoś takiego? Jak to jest, że czegoś takiego doświadczamy? A teraz weź swoją dłoń. Jak to jest, że doświadczasz tej dłoni? Skąd jej doświadczasz? Czy to dłoń doświadcza tej dłoni? No, nie dłoń. Ty... No i teraz tak na chwileczkę się zatrzymajmy. Mamy możliwość doświadczania swoich emocji. I nie jest to nic dziwnego. To jest naturalna właściwość każdego z nas tutaj. Ja prawdopodobnie, gdybym usiadła na tym krześle, gdybym pokonała ten dystans i usiadła na tym krześle i miała zadać pytanie, jeszcze w tym temacie, na pewno bym wtedy odczuwała to, co ty. Jakiś rodzaj emocji, być może jeszcze w brzuchu do tego, jeszcze w klatce piersiowej i jeszcze być może parowałaby mi czaszka. Po prostu takie bym miała symptomy cielesne. I teraz tak, możemy się na nich skupić i możemy sobie analizować je, a tutaj jesteś po to, żeby zapytać siebie samą, jaka część mnie, co takiego we mnie doświadcza tego? Bo coś umożliwiło nam, umożliwiło tobie, w tej chwili stale umożliwia odczuwanie. I jak przeniesiesz uwagę gdzieś indziej, przenieś uwagę na moment, nie wiem, na swoje kolano. Całą uwagę przenieś na swoje kolano. Od środka, od czucia i od bycia. Teraz przenieś uwagę na tą świeczkę. Co takiego było świadkiem tego ruchu? Stąd, tu, tu. Jest świadkiem naszej rozmowy teraz. Co takiego w tym momencie naturalnie jest dla tej chwili? Zobacz, możemy sobie rozmawiać. Możemy sobie, wiesz, usiąść, opowiesz mi swoje życie, ja ci opowiem swoje. Możemy poprowadzić całą rozmowę. Co takiego w nas słucha tej rozmowy teraz? Możemy być totalnie w rozmowie, totalnie w słowach, w symptomach, w doznaniach, w percepcji, a możemy być jednocześnie w obecności dla tego, co się dzieje. I zaproszenie jest takie, żeby po prostu patrzeć. Czy zgodzisz się ze mną, że jakaś część ciebie ma dostęp do samej obecności dla tej chwili? No, teraz tak. Okej. Okay. A wcześniej, kiedy miałaś tutaj mocny symptom, to nie miałaś tego dostępu? Czy wydawało się, że nie masz? No, chyba się wydawało. Wydawało się, że nie masz, bo to było takie mocne dla ciebie. Czy zablokowanie jakieś było takie mocne, ale czy to znaczy, że straciliśmy wtedy obecność, że straciliśmy wtedy świadomość? W sensie ogólnie też jest taka zależność, że tutaj jakby tych myśli jest faktycznie mniej i faktycznie jakoś bardziej się skupiam na tym wszystkim i tak jakby bardziej się czuję. Ale wiesz dlaczego? Bo ja cię do tego mobilizuję. Ja po prostu ciebie do tego mobilizuję i nas do tego mobilizuję w jakiś sposób. I dlatego to jest jasne. Natomiast ja jestem teraz i mobilizuję nas w ten sposób po to, żebyś się nauczyła, żebyśmy się nauczyli, w jaki sposób się mobilizować do takiego bycia i takiego patrzenia. I teraz jeszcze raz to pytanie, które zadałaś. Mówisz, że kurczę, o co chodzi z tą płcią? Nie ma wieku, nie ma lat, w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi.
No, w pewien sposób, jeśli tego nie badamy, no to wydaje się, że to są takie konceptualne słowa. Ale to są zdania i to są słowa, które są w stanie wywrócić nasze postrzeganie rzeczywistości do góry nogami. Bo nam się wydaje, że my postrzegamy z naszego ciała i umysłu, podczas gdy nasze ciało i umysł jest doświadczeniem. Jest jakaś przestrzeń w nas, z którą tego typu określenia jak wiek, jak kobieta, mężczyzna, jakby nie da się ich połączyć. Ponieważ kiedy zapytasz się o tą część, która w tobie słucha, czy jest, to, co w tobie w tej chwili pozwala na to wydarzenie, czy możesz to jakkolwiek określić i powiedzieć, że to jest jakieś? No nie możesz, ja też nie mogę. I taka jest nasza podstawa. A to, jakie reakcje będzie miało nasze ciało wobec tego, to jest inna sprawa. Wiesz, jakie będzie miało reakcje? Najczęściej reakcje oporu. Na reakcję taką, że ktoś na przykład się znudzi, a ktoś zaśnie, a ktoś powie, wkurza mnie to. A ktoś będzie w tym momencie w ogóle gdzieś indziej myślał o tym, co będzie jadł na kolację. Więc to pochodzi z umysłu, który gdzieś po prostu działać jeszcze chce. Więc kiedy zauważycie takie momenty, że coś tutaj na boku gdzieś odgrywa jakąś scenerię, to przywróćcie ten umysł z powrotem do skierowania się do jaźni. Do samej obecności. Nie na ten symptom, który ojej, tu mnie boli. Ojej, jak mnie tu boli, Nitya, tak mnie tu boli. Bardzo mnie boli. No to nie patrz tam przez chwilę. Tylko, no? Jeszcze tylko, bo na przykład czasami mam wrażenie, że no nie wiem, gdzieś tam w domu, czy no gdzieś poza na przykład satsangiem, no odczuwam coś podobnego przez chwilę, ale faktycznie jest takie uczucie, nawet jest przyjemnie i spokojnie. Tylko jakby pojawia się, no to pewnie umysł, ale jest coś w stylu, a co jeżeli to i tak umysł tak jakby wytwarza, w sensie, że no on jest tym takim intruzem. Nie zrozumiałam. Jeszcze raz okay. Powiedz, proszę. W sensie, no że czasami się boję, że ten spokój, no to jest tak jakby... Wytworzony przez umysł? No, coś w tym stylu. Okej, okay. No to na to są sposoby. Na to są sposoby sprawdzania. Więc Moody mówi często takie zdanie. Nawet najlepszy sprzedawca świata, nie sprzeda ci czegoś, czego ty nie zechcesz kupić. Nie ma szans. Więc jest coś w tobie, co to kupuje. Na czym to polega? Siedzę sobie, wszystko jest fajnie, oglądam telewizję, jestem się w świadomości zajebiście. Cudowny dzień. Fantastycznie. Nagle przychodzi myśl. Co ty taki spokojny? Myślisz, że co? Wytworzyłeś sobie ten spokój. W ogóle sobie coś wymyśliłeś, ta niedualność, w ogóle jakieś bzdury. Nieprawda. No i co, kupisz to? A ty wtedy reagujesz, ojej, no. Rzeczywiście, wymyśliłam sobie ten spokój. No i znowu jest kiepsko. Wszystko jest do bani znowu. Po prostu to jest tak proste. Albo jak nie kupić? No siedzisz sobie, oglądasz telewizję, jest cudownie, fantastycznie, fajny dzień i przychodzi. A co ty taki zadowolony? Coś ci się wydaje w ogóle z tym przebudzeniem? A w ogóle tam się satsang odbywa. A ty gdzie jesteś teraz? Co ty tu robisz? Nie pojechałeś na ten retreat? No widzisz. Przeczytałbyś coś. I co zrobić wtedy? Rozpoznać to. Możesz zapytać wtedy, a kto cię słucha? A kto cię słucha? No i przy takim pierwszym sprawdzeniu, no może przyjdzie jeszcze raz zaproszenie.
rozpoznasz to w jakiej formie to przyjdzie. No przyjdzie to w formie myśli. Myśl, jeśli jej nie kupisz, po prostu padnie, rozpryśnie się. Ona nie wytrzyma twojej obecności, ona nie wytrzyma twojej przytomności, twojego bycia. Dlatego tak ważne jest rozpoznać, co jest myślą, a co nią nie jest. Coś ci się wydaje. Więc ta myśl tutaj jest. I ona sobie tańczy, jeszcze krzyczy ci, w ogóle wchodzi ci prawie tutaj między oczy. No i po prostu, jeśli jest niekupiona, odchodzi. I to jest to sprawdzenie. Będzie być może pukać jeszcze parę razy, ale jak tego nie kupisz, to po prostu się rozpłynie. Więc rozpoznawajcie, nauczcie się odróżniać, co jest właśnie tą myślą. Co jest tym zaproszeniem do tego poczucia winy, co jest zaproszeniem do poczucia dumy, do czegokolwiek. A co jest od tego wolne? Co w tobie jest wolne od tych wszystkich przymusów? I jak wytrzymacie parę takich prób i parę takich zaproszeń, to ta wewnętrzna siła po prostu będzie dla was samojasna. To miał na myśli, tak mi się wydaje przynajmniej, Jezus Chrystus, który mówił: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Przychodzi taka myśl, no widzisz, taki przebudzony jesteś. Kiedy ją kupujesz, to jest twój Bóg. On wie tyle. Kiedy jej nie kupujesz, jesteś. Przede mną, jeśli cokolwiek kupicie przed obecnością, stanie się to waszym przekleństwem za jakiś czas. Bo dlaczego? Bo odejdzie. Bo zniknie, będzie musiało odejść. Natomiast jeśli wiecie, jaka jest natura rzeczy, które przychodzą i odchodzą, że ich naturą jest po prostu przemijanie, to nic nie będzie straszne. Albo przynajmniej będzie większa swoboda z przychodzeniem i odchodzeniem. Więcej swobody, więcej luzu w tym. Więc wszystko to są dobre wiadomości, mam nadzieję. I też widzicie te pytania, które was niektórych pewnie wkurzają momentami. To czy to ma płeć, a czy tamto, a to ile ma lat. Też nie zróbmy z tych pytań bogów. To są podpowiedzi, które mają wskazać nam taki aspekt, który jest poza określeniem. Taki aspekt ciebie, taki aspekt nas samych, który jest poza określeniem, którego nie sposób sprowadzić do ciała i umysłu, który jest wolny od tego konkretnego ciała i umysłu i który jednocześnie nie broni się przed tym ciałem i umysłem. Okej, to dziękuję. Dziękuję. Będziemy powoli zamykać to nasze dzisiejsze spotkanie. Niech te wszystkie słowa, które tutaj padły, będą użyte po to, by stać się ciałem, tym, po co są tak naprawdę. Nie zatrzymaj się na słowie, lecz idź tam, gdzie ono wskazuje. Już tam jesteś. Po prostu puść słowo. Bo rzecz nie jest w słowie. Ale w wewnętrznym odróżnieniu tego, co jest chwilowe,
a naszego jestestwa, naszej obecności, świadomości, jaźni, patrzenia, bycia. Naszej stałości, naszej wieczności. Poza konceptem jedynej żywej. Jedynej żywej części. Jedynej rzeczywistej części nas. I nie dawajcie sobie wiele czasu na to, że jutro, za jakiś czas, za 5 minut. Nie, to jest najważniejszy moment twojego życia. Tak jak każdy, w którym jesteś, ale teraz akurat o tym mówimy. Zanurz się w niego, pełni. Nie ma za chwilę. Jeśli jesteś w za chwilę, to nie doświadczasz tego w pełni. Za chwilę przyjdzie, kiedy będzie czas. Za chwilę to niecierpliwość naszego umysłu, ciągła ucieczka i uciekanie, nieustające. Nie wychodź. Poczuj swoją prawdziwą żywotność. Mm-hmm.